tej rybki. Jakbyście byli w Bangkoku i będziecie widzieli takie ryby przy rzece sprzedawane, nie polecam. O, tu masz karalucha, jakbyś chciała, wielkiego. Albo tu te larwy takie wielkie. A co to jeszcze jest? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Jakiś robal. I małe skorpiony, gotowe porcje takie. Nie próbowałem jeszcze. Ala! Spróbuję ale namówić. Na pewno nie zje. Siemanko. Dzisiaj w odcinku pokażemy wam coś, co dajemy mają najlepszego. Pomijając to, że są uśmiechnięci ludzie, jest to świetnie, pogoda zawsze dopisuje. Najważniejszą i najlepszą rzeczą tutaj jest to, oczywiście, jedzonko i tajski street food, który jest znany na całym świecie. Także w tym odcinku pokażemy wam 10 dań, które trzeba spróbować w Tajlandii, plus dodatkowo jakieś inne rzeczy. Tak, takie, które tutaj po prostu są. Że oglądajcie ten odcinek. To są najlepsze odcinki, takie o jedzeniu. Tak, właśnie tak. Owoce morza w Tajlandii oczywiście bardzo, bardzo wam polecam spróbować, bo naprawdę warto. O, tutaj jest dużo więcej. Widzieliście w ogóle kiedyś królewskie krewetki? Ogromne są. Co? A co to jest? Z czego one są robione? Cheesecake, Boże, to ja was zapytałem, czy nie. Cheeseball or potato? Cheese, yes? To co, na spróbowanie bierzemy każdą pojedynkę. Dobra, weźmy sobie takie coś. Znaczy teraz wam pokażemy ogólnie co jest, a później wymienimy wam dania, które chcemy wam pokazać. Które musicie tu spróbować. Tutaj są rzeczy, jakieś kiełbasy i tak dalej. O, to jest hit. To są kurze z, nie wiem, kupry. O, kurze kupry. Oni to tutaj jedzą i to tutaj lubią. Serduszka obok, chyba wątróbka jest, ale kurzy kuper to jest dla mnie po prostu rozwalanie systemu. Tutaj macie też suszone kalmary, też jeszcze nie próbowałem, spróbuję kiedyś jak będę odkręcił odcinek o tym, o tym co tu jest nieciekawe do jedzenia, a na pewno taki odcinek będzie, bo oni mają dużo różnych rzeczy, których normalnie, uwierzcie mi, żebyście nawet nie spróbowali. No i jajka z grilla. Tak się na grillu jajka robią na szaszłyku. To jest też takie niespotykane nigdzie raczej. Pyszne tajskie obłoski, ale tu akurat nie polecam, bo wszystko zapakowane w folię. Ale tu macie też ciekawe rzeczy. Tutaj sobie możecie zjeść wszystko to z chili. Yo! Aaaa, good! How are you? I'm good, man. No, przerwał mi akurat chłopak, spotkałem znajomego z Anglii. No i możecie sobie zjeść mango z chili na przykład, jakbyście chcieli. Tutaj właśnie nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem czy to nie jest agawa przypadkiem. No ogólnie oni, Tajowie uwielbiają wszystko z chili. Tutaj im ostrzej, tym lepiej. Bo to jest stoisko ze słodyczami, które też bardzo, bardzo lubię w Tajlandii. Kukurydzka. Możecie zobaczyć, ta kukurydza tu trochę inaczej wygląda. Jedna taka normalna, ale druga taka biała. Tajskie sushi. O, popatrzcie co tu jest. Kurze łapki. Tajowie bardzo lubią, bardzo. Tajski street food to jest naprawdę inny wymiar. Patrzcie, tutaj macie przygotowane wszystko. Again. Macie różne rodzaje makaronów. Tam pani od razu przygotowuje na łoku. I tutaj wszystko bardzo, bardzo ostre. Nie dla każdego, od razu mówię. Powiem wam tak. Normalna tajska kuchnia nie jest dla każdego. Ze względu na to, że oni uwielbiają ostre. Także to będzie wszystko tak ostre, że no większość z was po prostu nie da rady tego zjeść.
ja zawsze je, jak chcę zamówić sobie coś do jedzenia, a wiem, że może być ostre, mówię, żeby nie spicy było. Bo to i tak dalej jest spicy, ale tak, że po prostu Europejczyk na przykład da radę to zjeść bez problemu. Mówię o takim normalnym, który nie na co dzień tak mocno ostrego. Pamiętajcie, jedną ważną rzecz, jak będziecie w Tajlandii. Oni czasem nie rozumieją, co to znaczy no spicy. Nie każdy tu mówi po angielsku. Także musicie się nauczyć jednego słowa. My pet. To znaczy nie ostre. I oni dadzą troszeczkę tylko chili i będzie ok. Zobacz, tu masz, co byś chciała. Skorpiony. Koniki polne są spoko. To jest takie bardzo mdłe jak dla mnie. Tu też jest to. Te są tak naprawdę najlepsze. Tu macie wielkie, o, tu masz karalucha, jakbyś chciała, wielkiego. Albo tu te larwy takie, a co tu jeszcze jest? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Jakiś robal. I małe skorpiony, gotowe porcje takie. W Bangkoku spróbujemy, bo tam jest tego bardzo dużo. Ale bym chciała takie dobre. Popatrzcie, tutaj jest shrimp salad, czyli z żywymi krewetkami, takimi małymi. Dostajecie sałatkę. Ostatnio widziałem właśnie, jak to ktoś jadł. Nie próbowałem jeszcze. Ala! Spróbuję ale namówić. Na pewno nie zje. Tutaj też gotowe dania tajskie, typowo ostre. Tutaj rybki. Jakbyście byli w Bangkoku i będziecie widzieli takie ryby przy rzece sprzedawane, nie polecam. Yellow noodle with wontong, czyli najlepsza zupa po prostu, jaka jest w Tajlandii, czyli taki dobry rosołek z takiego bulionu, który wygotowuję przez 12 godzin, kości, z tego będzie taki piękny bulion, który tam jest. Do tego kiełki, warzywko, bulki rybne, no i będziemy mieli jeszcze pierożki oczywiście i do tego świnkę. No, to jest zupa z krwi właśnie, też niektórzy lubią. Tu macie tom yum, czyli bardzo ostrą zupę, ale polecam spróbować. Kokosowej nie ma, co? A i bierzemy? Nie ma, ale widzicie, jakie ceny. 60 tajskich batów. To macie na ten moment 9 zł. Jakoś tak. Ala, co jest twoim ulubionym daniem w Tajlandii? W sumie pad see you. Co jeszcze lubię? No, lubię te nudle. Lubię masaman curry też bardzo. To są takie trzy moje top. Tak, dla mnie na przykład ulubione danie Ali, czyli pad see you. To takie troszkę gluty są. Kocham. Ten makaron tak dziwnie smakuje, ale niektóre są. Próbujcie, bo to jest makaron tak. Ryżowy z sosem sojowym i z kurczakiem. Tak. To bardzo Polo dobre. Też uwielbia na przykład, pozdrawiam i was zapraszam do niego na kanał, że niedługo 100 koła będzie miał. Moim zdecydowanym numerem jest kurczak, z numerem 1, jest dokładnie kurczak z bazylią i z chili, z jajkiem. Numerem 2 green curry, kocham po prostu. Ale musi być dobrze zrobiony. I taka ciekawostka. Jak byliśmy w szkole gotowania, ja przygotowywałem akurat green curry i powiem wam, że to było jedno z najlepszych, jakie w życiu jadłem. No, dobre było. Serio. Ale to może dlatego, że sam sobie to zrobiłem. Nie, ogólnie jak trafi, możecie trafić dobrze i niedobrze. Traficie nieraz za ostre, to już nie jest takie dobre. Dlatego trzeba mówić, że nie chcecie ostrego. Pamiętajcie, my pet. My pet. My pet. A co z moim trzecim ulubionym, bo nie pamiętam. No nie wiem. Wszystko potrafię. Mango sticky rice. Mango sticky rice to tak, no to wiadomo, ale to tak obiadowe. No ale dobra, to są takie moje trzy. Top trzy, które wam dzisiaj pokażemy też. Jedno z moich ulubionych dań, czyli mango sticky rice. To jest strasznie tanie, ale taka malutka porcja będzie. Normalnie musicie liczyć około 50 do 100 batów musicie zapłacić. Czyli mango z ryżem klejącym i do tego takie słodkie mleczko. Bardzo, bardzo polecam. To jest też jedno z naszej listy dań, które trzeba spróbować w Tajlandii, czyli roti, placek, który wygląda tak. Do tego pani dodaje mi jajko i banana i na górę smaruje nutellą i smaży na takiej patelni. Bardzo polecam. Teraz pani przygotowuje dla mnie. Właśnie to ciasto się tak rozciąga fajnie. Ściąga się, a dziury się nie robią.
pani mi daje czekoladkę. Do tego dorzuci banana. Pyszne. No i do tego jajko jeszcze. No i tak wygląda mój placek. Dobra, mamy tutaj dla was cztery dania, spośród tych oczywiście, które wam bardzo polecamy. Są tu dwa moje ulubione. O, nie wzięliśmy pracy Jury. To nic, zostanie raz. Jodro. Pad Thai, czyli najbardziej znane danie w całej Tajlandii. I to najlepsze, że to jest najbardziej popularne, ale wśród turystów. No i obie prawie w ogóle tego nie jedzą. Nigdy nie widziałam Thaja jedzącego Pad Thaja. Naprawdę tak samo. Następnie tutaj Green Curry. Zrobili nam okropnie ostre, gdzie mówiłem, że chcemy nie ostre. Ale to jest moje ulubione danie, także na pewno je zjem. Następnie krewetki, czyli coś z owoców morza. Krewetki w czosnku. Przepyszne po prostu. Bardzo, ale to bardzo wam polecam spróbować. Mówicie normalnie garlic shrimp. I na końcu moje ulubione danie, tylko ten kurczak powinien być zmielony, a nie w takich kawałkach. Czyli kurczak z tajską bazylią, chili z jajkiem i z ryżem. Polecam najbardziej na świecie. Przeważnie możecie to zjeść za jakieś 40-50 tajskich batów. To jest jedno z tajskich dań tutaj. Dla mnie najlepsze. To chyba jest takie najpopularniejsze danie właśnie wśród Tajów. Tak, oni to jedzą. Oni najczęściej to jedzą. Tylko ja poprosiłem, żeby było nieostre i nam dali kawałeczek papryczki. Oni mają aż czerwona na tym talerzu, także jest lekka różnica. To jest. To było jak krewetki. Teraz lecimy od razu, tak? A jak? Ale spróbam. Ja lubię, ojej, ostre. Ostre? Dla mnie za ostre. Krewetki przepyszne. Dla mnie to jest za ostre i w ogóle to nie jest moje ulubione danie. Moje. Ale krewetki kocham. Jakiego Pad Thaja zrobił? Ojeju. Pad Thaja musicie jeść w miarę szybko, jak zamówicie. Nie czekajcie, aż ustawicie, bo się klei cały makaron. Raz na Kaosan Road Banku widziałem, jak Pad Thaja przygotowała mi pani chyba 54 sekundy, jakoś tak. Po prostu zmieszała, gotowy Pad Thaj. Za 50 batów był. Danie, do którego się zamawia ryż, je się to z ryżem, czyli green curry. To jest zielone curry pomieszane z mlekiem kokosowym. Co my tu jeszcze dawaliśmy do tego? Liście tajskiej bazylii, taki bakłażan tajski. Bakłażan, taki ale malutki, jest... wygląda jak zielony pomidor. Ale możecie na przykład, jeżeli mieszkacie w Warszawie, nie wiem, w innych miastach, na przykład na Bakalarskiej znaleźć takie tajskie rzeczy. O! Jak... No, okropnie ostre zrobił. Ja nawet nie próbuję. Właśnie, tak to jest. Jak mówicie, żeby nie było pikantne, to i tak jest bardzo ciężko. Dla nich może nie jest, ale dla nas jest. Danie, którego musicie spróbować w Tajlandii obowiązkowo. Zupka szczanga. Najlepsze piwo, jakie jest w Tajlandii. Bardzo dobre szaszłyki tu są. Wy możecie sobie zjeść na przykład krokodyla. Ale krokodyla to wam pokażę bardziej w Bangkoku, bo tam całego sprzedają po prostu. I nigdy nie polecam paluszków krabowych. Przynajmniej ja nie lubię. Dla mnie to jest okropne. Ale nie wiem, czy to jest to, wiesz? To są te, oni robią ciasto naleśnikowe, do tego owoce morza wrzucają. I robią na takim czymś. Ja to jadłem. To szczerze powiedziawszy, mi to nie smakowało. Ze śmiorniczką całkiem dobrze wyglądają. Ale mi osobiście to nie smakowało, serio. Garlic bread. Dobra, kolejne dania, które musicie obowiązkowo spróbować. To jest tak, zupa kokosowa Tomka. Macie, czekaj, tę łyżkę. Kurczaczek, pomidor, mleko kokosowe i trawa cytrynowa. Bardzo, bardzo dobra zupa, bardzo polecam. I pamiętajcie, że mówić non spicy, bo jak dowalą wam papryki, to się nie da zjeść. Kolejne, papaya salad. Możecie sobie wziąć albo papaya salad, albo mango salad. Ja bardziej lubię mango salad zdecydowanie. Tutaj ta wersja jest akurat bez papryczek. Normalnie Tajowie jak robią, to biorą całą garść, wrzucają sobie do takiego czegoś i ugniatają. To chili ugniatają, żeby to było jak najostrzejsze. Dwa dania, które bardzo polecam. Zaraz wam pokażę dalej, co jest. Kolejne rzeczy,
które wam na pewno mogę polecić w Tajlandii. Wiem, że w tym odcinku miało być wymienione 10 dań, ale będzie dużo więcej, bo tak naprawdę tajska kuchnia i tajski street food to jest coś, co jest najlepsze na świecie. Jest to zdecydowanie moja najlepsza kuchnia i każdy, kto przyjedzie do Tajlandii, spróbuje tajskiego jedzenia, zdecydowanie tak może powiedzieć. Bardzo się różni od tego, co zjecie na przykład w Polsce lub w innym kraju, bo ja jeszcze nigdzie nie trafiłem tak dobrego jedzenia tajskiego jak w Tajlandii. W innych krajach jakoś nie mogą tego zastąpić, nie wiem dlaczego. Macie satay chicken, są to kawałki kurczaka, spieszyć kurczaka z sosem orzechowym. Bardzo, bardzo dobre. Ten sosik jest słodki, słodko-ostry, pyszny. Następnie fried rice chicken z ananasem. Fajnie go dają właśnie takiego w ananasie. Robi to fajne wrażenie. Jest bardzo dobry i też jest na słodko. I trzecia rzecz, którą jeszcze teraz polecę, to jest masa mankary. Wczoraj wam pokazywałem green curry. To jest inna wersja. Też bardzo dobra. Ja bardziej lubię green curry, ale masa mankary też myślę, że wam się spodoba. Lala na przykład bardziej lubi masa man niż green curry. Ja za to green curry bardziej. Także musicie spróbować obydwóch i wtedy zdecydujecie, co wam bardziej smakowało. Siema, w kolejnym miejscu, w którym pokażę wam trochę więcej street foodu z Tajlandii. Mam dzisiaj ze sobą moją najlepszą testerkę. Zuzia, pomachaj. No właśnie. I zaraz będziemy testować robale. Żartowałem, w życiu by tego nie zjadła. Ale powiem wam, że tak wielkich tych to jeszcze nie widziałem. O, nie rób, uważaj. Jak będziecie widzieli takie ciasteczka, to wam bardzo polecam, bo to jest po prostu przepyszne. O, to taki naleśnik z parówką, to nie wiem, czy bym mógł polecić. I te tajskie grilla i wszystko właśnie ostro w sosie chili, jak najwięcej, jak najostrzej. Hello, Taurika. I możecie sobie kupić parówkę na przykład na patyku. Ci kurczaczki wszystko wam na grilla wrzucają. Ale tu na przykład jak jedno wybierzecie, takie na przykład parówki, albo te mięska, albo to są rybne też. Szczerze wam tego nie polecam, absolutnie. Ale to wrzucają do głębokiego oleju, właśnie tam do patelni. A bardziej do łoka i smażą. Także sobie wyobraźcie smak. Jeśli ktoś z was by się zastanawiał, czy stoiska z robakami, które możecie tutaj zobaczyć, czy to jest tylko dla turystów? Nie, Tajowie to jedzą. Do woreczka, sól, one są usmażone. Niektóre są nawet całkiem spoko. Także to nie jest typowo turystyczne. Oczywiście, wiadomo, to też turyści przyjeżdżają i tego próbują, bo nie w wielu miejscach na świecie można to dostać. No ale no tutaj jest to takie popularne, ale że oni też to jedzą, to nie jest tylko turystyczne. Ale na przykład na pająka, skorpiona albo coś, no to już raczej typowo dla turystów. To jest coś nowego, czego jeszcze nie widziałem wcześniej. W bambusie, patrzcie, dochodzi wam, tu macie sticky rice. Robi się tak na grillu właśnie. Ciekawe, naprawdę tego nie widziałem. Jest na słodko to robione, możecie wziąć z fasolą, z kukurydzą, kokosowe też jest. Zaraz właśnie będę próbował. Patrzcie, pan tak rozłamuje siekierką bambusa, z drugiej strony zapakował. Yes, please. I teraz otwiera. O, i takie coś się dostaje. Ale to jest ciekawe. Thank you very much. Ok. Tak to wygląda. Zaraz spróbuję. What is the name? What the name of this? It's only sticky rice? Sticky rice. Ok, no to ryż po prostu klejący. Na słodko. Chciałbym się dowiedzieć, jak to się nazywa, ale pan powiedział tylko, że to jest klejący ryż, że nie ma nazwy. Taka konsystencja. Ja wziąłem akurat kokosowe. Ale dobra. Słodziutkie, kokos z ryżem klejącym. Tak, polecam. Jestem, możecie kasztanów spróbować. Yes, I know. Jadłem kiedyś. Dobre. O! Tutaj pan robi takie placki. I zawija je. Ale to jest ciekawe, popatrzcie.
Ale niezłe. Dzisiaj kupujemy coś na próbę. Pokażę wam jeszcze od początku, jak to pan robił tutaj. Dobre miejsce bardzo trafiłem. Bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj robią. Patrzcie, smaruje pan najpierw olejem. Tak. No dawaj, dawaj. Popatrzcie. Dziękuję. No i tak to panowie, spróbujemy. Zuzią, dobre? Tak? Tutaj macie tajskie sushi. Uwierzcie mi, że takiego sushi nie widzieliście nigdzie na świecie. Tutaj macie na przykład sushi z szynką, grzybami, sosami jakimiś. Tutaj jest sushi z parówką i sosami. Tutaj krab. Tutaj nieważne, nieważne. Tutaj jajko jest na przykład tak zrobione. Tutaj szynka. Sushi z szynką. Oni naprawdę lubią zaczarować mocno. Tutaj z glonami możecie dostać. Zaraz z glonami owinięte. Tutaj macie na przykład szynką jakąś owinięte. A tu na serze szynka też. No oni naprawdę lubią zaczarować trochę. Teraz pan mi dał spróbować, właśnie podszedłem, bo nie wiedziałem co to jest. Popatrzcie jak wygląda. Powiedziałem, że to jest słodka ryba. Też nie widziałem takiego czegoś wcześniej. Powiem wam, że trafiłem na bardzo dobry targ ze street foodem. Bo dużo nowych, ciekawych rzeczy jest. Pa. To jest sweet. Ale później zaciąga taką okropnie suszoną rybą. Musiałem to popchnąć, żeby mu nie było źle. Było mi za darmo tam, że sobie spróbował. No ale dalej już nie dokończę. A chcesz rybę? Masz rybę. Rybkę? Pyszna. Piękna świątynia Wat Chalong. Wyjdziecie na Chalong, to polecam wpaść i zobaczyć. Naprawdę pięknie wygląda. No ja akurat trafiłem, także jest targ. Kto z was kiedyś próbował jackfruta? Bardzo dobry, polecam. Rośnie to na drzewach, jest taki ogromny, to jest kawałek już tego. I ze środka się tak kawałeczek po kawałeczku wyłupuje, trzeba obierać. Tak wygląda. No. Ogólnie super. O, tam możecie zobaczyć jak pan wycina. I będzie to akurat teraz. No. Kolejna część tej świątyni. Tu Paweł. Tutaj macie też na przykład jeszcze karaluchy. Ale to będę kręcił w Bangkoku. Tego też nie widziałem. Też są jakieś nowe. Zostaw. To zobaczycie w odcinku takimi najgorszymi rzeczami, jakie tu będziemy próbować. Jadłeś dopiero. Taki tam szaszłyk. Tutaj wam jeszcze pokażę kawałek tej świątyni. Jak ktoś będzie jechał na Buddę, to na dole, jak z Buddy zjedziecie kawałeczek, jest ta świątynia. Naprawdę warto przyjechać. Miałem już kończyć ten odcinek, ale akurat po drodze do domu zauważyłem kolejny taki lokalny markecik. Zobaczymy, czy mają coś jeszcze. Co chciałbym wam pokazać. A tu jest tak, ta pani robi te ciastka. To jest taki typowy już dla Tajów markecik, nie dla turystów raczej. Thank you.
macie suszone ryby. Wędzone, jakie suszone, sorry, wędzone ryby. No i to by było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiam z moim krzywym, złamanym nosem. Jak nie wiecie, co się stało, sprawdźcie wcześniejszy odcinek. Zostawcie subskrypcję. Zostało 12 tysięcy do 300 koła, które osiągnę na YouTube już niedługo. Dzięki waszej pomocy. No jeszcze raz na koniec. Chciałbym wam bardzo polecić moje białko wojownika. Bardzo, ale to bardzo polecam. Na SFD. Zawdę w ogóle zaopatruję je wszystkie suple. Bardzo dziękuję. A pamiętajcie, że na pajach 10 zawdę macie jeszcze zniżkę 10%. Polecam. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie.